Kwestia wody załatwiona. Wszystko okej. Czy wszystko w porządku? Nie. Zginął mi kluczyk od zapłonu. Nigdzie nie mogę go znaleźć. Bez niego nie popłyniemy. Kapitanie, czy podczas mojej nieobecności był pan może w tawernie? No nie. Bynajmniej. Niech się pan skupi. Gdzie może być ten klucz? Dobry Boże, już pamiętam. 20 lat temu, kiedy wróciłem z Baranur bez automatów. Wiesz, że wszyscy mnie tu niemal wykleli? Kapitanie, nie rozumiem, co to... Spędziłem w tawernie całą noc. Nie byłem w dobrym stanie, gdy rano stanąłem na mostku kryształu. I? I wtedy wyrzuciłem kluczyk od zapłonu do wody. Przysiągłem sobie, że więcej nie wypłynę na to przeklęte jezioro. Widziałam model kryształu u Simona Steinera. To on zaprojektował statek? Tak, oczywiście. Może będzie mógł nam pomóc? Może. Kto wie? Na pewno jest jakiś duplikat. No nie wiem. Gdy Steiner skończył budowę łodzi, dał mi tylko jeden klucz. Czyli klucz zapłonowy przepadł na zawsze? Tak. Tak właśnie myślę. Przykro mi, utknęliśmy. I znowu zdołałem wszystko całkiem spaprać. Znowu. Proszę nie mieć do siebie pretensji, kapitanie. Znajdę rozwiązanie problemu z kluczem. Skoro tak... Kate, jak tam przygotowania do rejsu z kapitanem? Nie jest źle, ale potrzebuję pomocy twojego dziadka. Jest tu może? Dopiero co poszedł do szpitala z protezą dla przewodnika Jukoli. Teraz ja tu pilnuję interesu. Czy mogę ci jakoś pomóc? A więc kapitan zgubił gdzieś kluczyk zapłonowy do kryształu. A bez niego nie jesteśmy w stanie ruszyć. Pomyślałam więc, że skoro twój dziadek zaprojektował statek, to może ma gdzieś duplikat klucza. Przyznam szczerze, że nie sądzę, że go znajdziesz. Dziadek nie ma zbyt wielu pamiątek z czasów, gdy pracował nad konstrukcją kryształu. Czy mogę się tu trochę rozejrzeć? Oczywiście. Proszę, weź to. Pozwoli ci przebadać model. Thank you.
klucz zapłonowy. Za mały, by uruchomić kryształ. Coś się nie zgadza. Udało mi się skopiować klucz, ale zaczynam mieć wrażenie, że rozmiar się nie zgadza. Thank you.
No świetnie, Kate. Muszę przyznać, że wspaniale ci idzie. Dziękuję bardzo. Czy zostało nam coś jeszcze do zrobienia, kapitanie? Jest jeszcze problem do rozwiązania. Nie będziemy mogli dostać się na jezioro. Władze kazały zamknąć wrota. Trzeba znaleźć sposób, by je otworzyć. Co pan proponuje? Najlepiej będzie poprosić burmistrza Buliakina o pozwolenie dla nas. Chcecie tylko przestrzec. To nie będzie łatwe zadanie, ale spróbuj. Można by też zabrać ze dwie laski dynamitu i bum! Najpierw porozmawiam z burmistrzem. Dziękuję. Wydaje mi się, że wymaga naprawy. Szkoda.
Drodzy przyjaciele, uciszcie się. Proszę, uciszcie się. Błagam was. Jeżeli chcesz ciszy, to daj, czego żądamy. Ta, precz z dzikusami. Wywal tych brudasów na... Proszę pana? Tak? Co znowu? Przepraszam najmocniej. Proszę wybaczyć, że panu przeszkadzam i przychodzę do pana bez umówionego spotkania. Dziękuję, że znalazł pan czas. Niezmiernie doceniam ten gest. Ależ tak, oczywiście, moja młoda damo. Czym mogę służyć? Czy mogę prosić pana o pozwolenie na wypłynięcie z portu? Przepraszam bardzo. Otworzyć wrota portu? A jaki ma pani powód? Towarzyszę plemieniu Yukoli w ich długiej wędrówce, panie burmistrzu. Kapitan Obo zgodził się przeprawić nas na drugą stronę jeziora, do Nachodocka. A, kapitan Obo. Nachodock i Yukole. To ciekawe. Zresztą... nie ukrywam, że byłbym zadowolony, gdyby mogła pani uwolnić miasto od problemów. Niestety nie mogę dać pani takich przywilejów. Wrota pozostaną zamknięte aż do odwołania. Ta dyrektywa przyszła z góry, rozumie pani? Napawa mnie to wielkim smutkiem, panie burmistrzu. Czy jest pan pewien, że to najwłaściwsza decyzja? Co ma pani na myśli? Wyborcy nie będą zadowoleni, wiedząc, że trzyma pan Yukoli w mieście. Przecież nie tego oczekują mieszkańcy pana miasteczka. Ludzie nie zrozumieją. Ciekawe, czy przypomną sobie o tym w kolejce do urn. Cóż, trudno się z tym nie zgodzić. Bezsprzecznie. Zawsze wsłuchiwałem się w głos swoich wyborców. Ale dyrektywy... przełożeni, rozumie pani. Jako burmistrz ma pan pełne prawo decydować, co jest dobre dla Walsemboru. Nadeszła pora, żeby pokazał pan, kto tu rządzi i wydał rozkaz otwarcia wrót. Oczywiście mógłbym, ale to naprawdę skomplikowana sprawa. Jeśli rozwiąże pan ten problem, stanie się pan prawdziwym bohaterem dla swoich wyborców. Zyska pan całkowite poparcie każdego mieszkańca Walsemboru. Nawet pana przełożeni nic panu nie zrobią. Cóż, muszę rzeczywiście przyznać, że mnie pani przekonała. Wyrażę zgodę na otwarcie wrót portowych i wypłynięcie kryształu. Uprzedzam jedynie, że z powodów technicznych wrota niestety trzeba otworzyć ręcznie. Ale jestem przekonany, że taki drobiazg nie będzie problemem dla tak sprytnej młodej damy jak pani. Ma pan na myśli... Tak, tak. Odpowiedzialny za to technik jest na urlopie, więc to pani będzie musiała tam zanurkować. Mam coś, co może pani pomóc z tym podwodnym mechanizmem. A jak mam tam zanurkować? To, droga pani, nie jest mój problem, jak sądzę. Życzę miłego dnia.
I? Burmistrz zgodził się otworzyć dla nas wrota, ale będzie pan musiał zrobić to ręcznie. Zamek jest pod wodą. Nie zanurzę choćby jednego z moich sękatych paluchów. Tu kapitan nie będzie robił za majtka. A jako, że nie ma innych ochotników, wygląda na to, że padło na ciebie. Nigdy nie nurkowałam. Jeśli uważa pan, że dam sobie radę, mogę spróbować. To musi zostać między nami, Kate. Powinnaś wiedzieć coś o wrotach. Są tam, by trzymać bestie z jeziora z dala od portu. Tak przynajmniej słyszałem. Ale o tej porze nie ma strachu. Diabelski pomiot śpi za dnia. Skąd wziąć kombinezon? Spotkajmy się w komórce przy końcu bału. Pewnie się znajdzie coś w twoim rozmiarze. Albo mniej więcej. Czy naprawdę wierzy pan, że w jeziorze mieszka potwór? Wiesz co? Wtedy w Baranur. To nie katastrofa mnie tak przeraziła. Nie śmierć, nie promieniowanie. To nic takiego. Za to ta bestia sprawiła, że popiskiwałem ze strachu niczym szczeniak. Pływała wciąż dookoła Baranur. Pewnie ciągnęło ją do smrodu śmierci. Zobaczyłem czerwone, wlepione we mnie ślepia. To coś, czego się nie zapomina. A niby jak? Mam sama otworzyć pod wodą te wrota? Będziesz musiała wyciągnąć metalowe zamki. I zrobisz to, używając mechanizmu. Jasne. Brzmi banalnie. Spotkamy się w komórce przy końcu wału.